Zetor 15. Ten jest akurat z roku 49. Numer 1225. Waga własna 1350 kg. Pojemność 1580. Jednocylindrowy silnik chłodzony cieczą. Miał to być taki traktor pomocniczy. Zetor 25 to była główna, można powiedzieć, główna produkcja Zetora z brna, natomiast Zetor 15 miał być taki, no tam gdzie potrzeba tyle co zastąpić konia, to miał być Zetor 15. Czy się sprawdził? Chyba nie do końca, bo jednak ta produkcja, ilość wyprodukowanych egzemplarzy nie jest jakaś tam piorunująca w porównaniu do Zetora 25. Czego było to powodem, ciężko mi powiedzieć. Być może jednak był za słaby, za mało dostosowany. Zetor 25 został zmodernizowany w trakcie, miał zamontowany podnośnik i kilka innych modernizacji, sprężarkę, mógł ciągać przyczepy z hamulcami pneumatycznymi.
Tutaj w zasadzie niewiele było pola do popisu. Silnik taki, można powiedzieć, archaiczny. Widzicie, prawie jak w Esie. Pompa wtryskowa jednosekcyjna, w ten sposób zamocowana w bloku, napędzana od wałka rozrządu. Tak jak powiedziałem, jeden cylinder, chłodnica tutaj schowana, obieg wody wymuszony przez pompę wody z wentylatorem od razu. Hamulce rozdzielne na oba koła, bardzo prosty sposób rozwiązane, mechaniczne. Hamulec ręczny taśmowy, ale tylko na jedno koło pasowe. Z uwagi na to, że tutaj mamy hamulce przy kołach, to nie jest jak w Zetorze 25 na półosiach, można powiedzieć, koronowych mechanizmu różnicowego, tylko tutaj są hamulce przy kołach szynkowe. Rozmiar tylnych kół 24 cale, tutaj zdaje się chyba coś koło 9 opony, siedzenie takie jak w pierwszych Zetorach 25, 3 biegi, nie, przepraszam, 5 biegów do przodu i wsteczny. Bardzo prosta deska rozdzielcza, w zasadzie bez żadnych wskaźników, więc no najprościej jak się dało. Zaczep i regulowana belka polowa. Ręczny gaz, tutaj nie występował gaz nożny, był tylko ręczny. Jeszcze zobaczcie, w jaki sposób on był przesuwany i odblokowywany taką dźwigienką. Bardzo ciekawie to rozwiązane. Chociaż, mówiąc szczerze, nie mam pewności, czy to było oryginalne rozwiązanie, czy ktoś sobie to wymyślił, bo tu powinna być albo tarcza cierna, albo w starszych typach Zetora 25, a są ząbki. Są, to jest zazębiona tutaj tarcza, czyli podejrzewam, że ta dźwignia jest tutaj dorobiona. Z tej strony mamy układ wydechowy puszczony dołem, mamy taki wizjer, jak ja to mówię, do karteru, żeby się dostać chociażby do stopy korbowodu, z wlewem oleju podobnym do Zetora 25 i prądnica. Rozrusznika te ciągniki nigdy nie miały. Do rozruchu jest tylko korba. Tu mamy, zdaje się, taką drobną skrzynkę narzędziową, albo nie, to będzie skrzynka na akumulator, zdaje się, no bo tutaj jest oświetlenie, więc akumulator jakiś 6-woltowy tutaj występował.